Panie czujemy senatorze. Się tutaj przedstawicielami narodu i reprezentujemy naród. Jako wyborcy nas tutaj scedowali, czy na posła, czy na senatora, to my mamy obowiązek prezentowania kraju i pilnowania, co pan poseł Dolata powiedział, też naszego stanowiska. No to panie senatorze, czy rząd wniesie do Sejmu ustawę o GMO, która by... Prawdopodobnie wniesie, dlatego że już zapowiedział, że trwają prace, że tamta ustawa w tamtej kadencji została niezrealizowana, nieskonsumowana, więc to już zapowiedzi są, lata, że wniesie. 4 lata, tak? Natomiast jest jedna podstawowa rzecz, bo dlatego, że wspomniał pan o tych aktach. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa w Unii Europejskiej, której przewodniczył pan Sawicki, między innymi była dyskusja też na temat właśnie patentów i akta odejmują między innymi też tą dziedzinę. I teraz pytanie jest do wyjaśnienia, dlatego nikt nie chce o tym rozmawiać. Dlaczego akurat nie mówi się, że patent tutaj właśnie, ten, który zabezpiecza wszystkie interesy krajów, szczególnie amerykańskie tu naciski są mocne. Czy tak rzeczywiście jest, że Polska straci również na tym, że jeśli patenty będą obowiązywały tutaj w GMO czy w innych biotechnologiach, nie będą akurat niszczyły rozwiązanie dla naszego rozwoju gospodarczego? Więc pytanie zasadnicze. Dlaczego w tej chwili widać wyraźnie, że Niemcy wycofały się, nie podpisują, wszyscy się wycofują, a rząd polski dalej brnie w to i pytanie, dlaczego tak się dzieje. No dobrze, stąd ja mam pytanie do rządu polskiego, co w tych aktach jest, bo jest, nie ujawnia się tych dokumentów, są wiele załączników, których nie znamy. Co jest tam zrealizowane? Tak. Czy polskie rolnictwo nie jest zagrożone w tych sprawach? Ale jeśli chodzi o ustawę dotyczącą GMO, no to warto może wspomnieć o tym, że jednak w poprzedniej kadencji pracowała nad tym podkomisja. Na czele tej podkomisji stał pan profesor Szyszko. Ta podkomisja wypracowała taki projekt, który myślę, że był do zaakceptowania, ponieważ on właściwie zakazywał i rejestracji, i obrotu, i upraw roślin genetycznie modyfikowanych. I w tym momencie, kiedy już ten projekt był właściwie gotowy, koalicja rządząca, czyli posłowie Platformy i PSL-u, zablokowali możliwość uchwalenia tej ustawy. Więc tutaj widać, jak rząd gra tym tematem i tak naprawdę przedłuża wszelkie prace, które by mogły, zgodnie zresztą z stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, tutaj jedna z osób, które wypowiadały się, powiedziała 5 lipca 2011 roku, Parlament Europejski zajął takie stanowisko, że kraje członkowskie mogą w tym zakresie akurat wprowadzać zakaz na terenie swojego kraju. Więc chociażby to weto pana prezydenta, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jednak ono nastąpiło w pewnej konkretnej sytuacji politycznej. To był okres przedwyborczy i Platforma, widząc te protesty, które wobec wprowadzenia ustawy o nasiennictwie, tych regulacji, które były wprowadzeniem możliwości stosowania GMO, zdecydował jednak zastosować weto, bo uznali, że to może wyborczo Platformie zaszkodzić. Ale widać tutaj działania pozorne podejmowane przez polityków Platformy i również PSL-u, którzy jak potrzeba to mówią, że są przeciwnikami GMO, natomiast tak naprawdę nie podejmują żadnych działań, żeby ten temat raz na zawsze skończyć i żeby jednak wprowadzić zakaz i żeby Polska była krajem wolnym od GMO. No, jeśli ja rozmawiając z panem Kalinowskim na ten temat i słyszę tylko nie ma możliwości, nie ma możliwości, nie ma możliwości zastąpienia, nie ma możliwości zastąpienia i uciekanie wzrokiem, a następnie posturą ciała od rozmówcy, to ja nie wiem, jeśli to tak ma dyskusja wyglądać i w ogóle rozmowa, to ja tego jakoś w ogóle nie widzę. Pan poseł, a następnie odbierzemy telefon. Takie możliwości są, bo jak powiedzieli koledzy, każdy kraj członkowski decyduje o tym, czy chce mieć uprawy genetycznie modyfikowane na swoim terytorium, czy nie. I jako członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej to potwierdzam. I to, co powiedział tutaj kolega Zbyszek, że próbowano wprowadzić tą ustawę o organizmach genetycznie modyfikowanych, nie udało się, to próbowano tylnymi drzwiami wprowadzić ustawę o nasiennictwie i ten słynny zapis, że na terytorium Rzeczypospolitej umożliwia się składowanie i dystrybucję nasion genetycznie modyfikowanych. I to się ostatecznie też nie udało, bo tak jak powiedział kolega, było to przed wyborami, ale jeszcze społeczeństwo wyraziło swój sprzeciw, między innymi protestując pod Sejmem i w wielu miejscach i głównie pod tym naporem
i tutaj naszej działalności, ale przede wszystkim społeczeństwa i organizacji, które się domagały, bo wszystkie gospodarstwa ekologiczne, stowarzyszenia, które promują zdrową, ekologiczną żywność, tak samo Izby Rolnictwa Ekologicznego, one pisały i do pana prezydenta, i do marszałka Sejmu, że nie zgadzają się, żeby takie uprawy Szkoda były tylko, że na terytorium Polski. Tyle energii trzeba tracić na tego typu sprawy, a nie można się zająć innymi pilnymi problemami. Oczywiście. I według mnie takie, dyskusja powinna być zamknięta. Polska jest wolna od GMO. Tak jest. Taki przekaz powinien być. A my powinniśmy tutaj rozmawiać o tym, jak uprawiać rośliny motylkowe, tak jak jest. Uprawiać jakie gatunki, jakie odmiany, jak nawozić. O tym powinniśmy rozmawiać, prawda? I o tym informować rolników. Tymczasem tu trzeba po prostu ciągle pożar jakiś gasić, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy bardzo. Kto z nami jest i skąd? Szczęść Boże. Cecylia, okolica Olecka. Cecylia, tak? Tak. Jestem współwłaścicielem gospodarstwa, dużego gospodarstwa. Wspólnie z mężem, z dziećmi pracujemy. Hodowla krów mlecznych. To jest bardzo blisko tego tematu. Chodzi mi o to, że mamy pretensje i to bardzo duże także do mass mediów rolniczych o nagłaśnianie, jak gdyby kilka lat temu taki boom był w prasie, że rolnicy hodują krowy, które dają mało litrów, że jesteśmy zacofani i tak dalej. Hodujemy krówki już od 30 kilku lat i kierujemy się własnymi drogami, to znaczy jest to bardzo nowoczesne gospodarstwo, ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że niedawno zauważyłam w gazetach, że pazerny rolnik wykańcza swoje krowy, gdyż chce jak najwięcej wydobyć z nich mleka. Czyli pani Cecylia, pani chce powiedzieć innymi słowy to, że najpierw można powiedzieć w tej prasie rolniczej i w tych programach jak gdyby no, mówiono rolnikom, że ten rolnik, którego krowa mało mleka wytwarza, tak. To jest zacofany i ta krowa też jest jakaś niedouczona, natomiast tak. Trzeba przeć na to, żeby jak największej ilości tego mleka z tej krowy wydoić, a teraz się mówi, że rolnicy katują swoje zwierzęta, tak? O właśnie, właśnie o to chodzi. To samo jest ze zbożami, to samo jest z trawami. Tak naprawdę my wiemy, ile nawozów posiać. Każdy rolnik wie, jakie nawozy posiać. Oczywiście czasami mówię, że już zamknę bramę, nie wpuszczę żadnego dealera, żadnego inżyniera, który będzie uczył nas. To znaczy, chodzi mi także o to, że brak uczciwości ze strony doradców. Właśnie słyszę o GMO, słyszeliśmy już bardzo dawno, czytaliśmy prasę i mamy jedno stanowisko. To znaczy, że nie chcemy. I to, że właśnie to się dzieje poza plecami rolników, to też jest bardzo złe. Nie wiem, czy głosowania, czy cokolwiek by pomogły, ale myślę, że takie pospolite ruszenie samych rolników. No, przede wszystkim, pani Cecylio, do urn wyborczych, bo frekwencja na wsi była tragiczna, to trzeba tak też przyznać, więc sami sobie ten los gotujemy, jeśli tak już można skontaktować. To znaczy, no może tak, nie wiem skąd to się wzięło. W tej chwili właśnie mąż i dzieci zaangażowały się bardzo w zbieranie podpisów i proszę mi wierzyć, że na kilka wsi, które po prostu mąż przeszedł praktycznie od domu do domu, znalazło się tylko bardzo kilka osób, kilka dosłownie osób, może 10, może 12 osób, które nie zgodziły się podpisać. A więc ponad 600, około 700 podpisów i tylko kilka osób, a więc myślę, że
już to spojrzenie wsi jest inne. No, przede wszystkim tu chodzi o wolność słowa, prawda? Głos tak, wolny, wolność tak. ubezpieczający przede wszystkim, więc to pani Cecylio, ja wyrazy szacunku i podziękowania dla pani męża za tę pracę i na pewno to wiele trudów kosztowało. Pani Cecylio, dziękuję serdecznie za telefon. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Ja jeszcze chciałem nawiązać do ostatnich słów pana redaktora, że powinniśmy tutaj mówić o tym, w jaki sposób zastępować to białko z soi genetycznie modyfikowanej polskim białkiem. Jest program wieloletni, obejmujący lata 2011-2015, program badawczy wykorzystania polskiego białka. Na ten program jest 35 milionów złotych. To może nie jest jakaś oszałamiająca kwota, ale warto może wspomnieć, że to dzięki nam, dzięki naszemu stałemu naciskowi w ogóle takie środki wygospodarowano i to są pierwsze tego typu środki od 30 lat. Na tak ważne badania. Tutaj Ośrodek Poznański, ja bym chciał mieć kilku naukowców, którzy nad tym pracują, bo często się właśnie tak naukowca widzi jako zwolennika GMO. Natomiast, nie, właśnie to tak widać, że to chyba odwrotnie. A no więc właśnie. Więc tutaj mamy profesora Rutkowskiego i profesora Duczmala, profesora Szukały, profesora Żarska. Jerzaka, tak, doktora Mikulskiego, więc jest całe grono osób, które prowadzą badania. I my już dzisiaj wiemy, że stosowanie tych roślin motylkowych to jest nie tylko możliwość zastąpienia soi w paszach, ale to jest poprawienie struktury gleby. Bardzo istotne. To jest, przecież te rośliny wiążą azot. Ale trzeba jednak powiedzieć, że no, z taką propagandą, tak dziwnie mi o tym mówić, no bo sami jesteśmy tutaj, prawda, no, na tym rynku medialnym też jesteśmy jednym z mediów, to, że innym, ale ludzie niektórzy tak to postrzegają, wrzucają wszystko do jednego worka, no ale przecież ja spotkałem się z taką nachalną propagandą, że nie będzie białka na rynku, że podrożeje żywność. I to, przepraszam, to nie powiedział jeden człowiek, a drugi tam przyklepał, tylko to mówiły wszystkie przekaźniki medialne praktycznie tę informację, a głos, że to wcale nie tak, to był ledwie słyszalny praktycznie. Tymczasem jak byłem, powiedzmy, chociażby robić reportaż o ziemniaku, o skrobi, no to się okazało, że tam produktem ubocznym jest bardzo wysokiej jakości białko do skarmiania chociażby cieląt. Jak robiliśmy reportaż o biopaliwach, okazało się, że makuchy są bardzo dobrym bardzo dobrą paszą zawierającą bardzo dużo białka, tak jest. No więc to Dlatego tak ważne, że telewizja TVN podejmuje tego typu tematy, tak? bo one pozwalają, ja jeszcze raz może zaapeluję do rolników, żeby jednak już myśleli teraz, bo niedługo będzie przedwiośnie, niedługo trzeba będzie wyjść w pole i ten program jest rzeczywiście jednak znacznie korzystniejszy niż był w poprzednich 2 latach. Można dodatkowo uzyskać 100 euro do hektara, 400 kilkadziesiąt złotych, jeśli zdecydujemy się na zasiewanie naszych pól roślinami motylkowymi, więc to będzie... Czyli odsyłamy rolników do tutaj ośrodku doradztwa rolniczego, oczywiście. Czyli tam, gdzie można te informacje zdobyć na ten temat, jak uprawiać, ile i chciałem podziękować pani Cecylii za tą postawę jako rolnik i z mężem działającym tutaj widać. Ja jako przedstawiciel Solidarności Rolników powiem, no wiele takich głosów mamy. Jest uchwała nasza przecież Krajowej Rady, żeby właśnie i zjazdu, żeby nie dopuszczać do uprawy GMO, a żeby rozwijać właśnie te wartości, które są oparte o tą naszą tradycję, o to, że mamy dobre odmiany, mamy przecież tradycję upraw roślin strączkowych od dawna, od wielu dawnych lat. Natomiast przez tak zwane parcie lobbingów na to, żeby w paszach się znajdować, tu trzeba podjąć działania, w którym kierunku będzie więcej wolności, bo tu widać nie ma tej wolności, bo to, co kolega wspomniał o tych roślinach, proszę bardzo, my możemy dostawać dopłaty za to, że stosujemy również te białkowe we własnych gospodarstwach. Nie musimy ich przecież udowadniać sprzedaży. Więc to jest alternatywa, że większa dopłata do tej produkcji, co zwiększa koszty. A tu działania idą w odwrotną stronę, że wmawia się to, co pan redaktor powiedział, że rolnicy tracą, przepraszam, 3-5% różnie można liczyć. Straty jest na roślinach genetycznie modyfikowanych soi i niemodyfikowanych. Natomiast rolnik traci jednego dnia złotówkę na kilogramie, można powiedzieć, wieprzowiny przez różne wahnięcia, przykład ubiegłego roku, gdzie się sprowadza tego, że rolnicy tracą jedną złotówkę, czyli 25% potrafią jednego dnia przez jakieś wahnięcia tracić, a tu się mówi o tym, że i wykańcza się polskie produkcje tak to jest, jeśli i pokazuje się, że tu strata będzie
z jednych ust, to tak to się odbija. Panowie, ja dziękuję za przybycie do chciałem programu. Podziękować pani za to świadectwo i jeszcze dodać, że polscy rolnicy produkują dobrą, zdrową żywność. Polskie łąki są dobre, ekologiczne i tutaj uważajmy i tylko i czytajmy etykiety, co jest tam zawarte o tym, że, i wystrzegajmy się o GMO. O tym, że jest GMO na półkach sklepowych, nie zdążyliśmy dużo powiedzieć, ale to okazja do Solidarność Rolnicza popiera. Dziękuję za przybycie do programu. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na powtórkę programu. Jutro, to jest poniedziałek o godzinie 8:20. Z Panem Bogiem.